Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, w związku z tym, że sprawa dzisiaj omawiana jest bardzo medialna, ja nazywam się Ania i prowadzę ten kanał już ponad dwa lata. Są tutaj omawiane różne interesujące i zagadkowe sprawy kryminalne. Ale dzisiejszy odcinek i dzisiejsza sprawa będzie się różnić od tego, jak wyglądają zazwyczaj odcinki, z jednego prostego powodu. Wszystko, całe dochodzenie wciąż jest w toku i w internecie możemy znaleźć bardzo dużo niezweryfikowanych informacji i fake newsów. Mimo wszystko postanowiłam podsumować to, co do tej pory wiadomo o tej sprawie, i choć z początku ten odcinek miał się pojawić w poniedziałek, cieszę się, że ukazuje się on pod koniec tygodnia, ponieważ na światło dzienne wyszło wiele nowych faktów, faktów dosyć istotnych, dlatego też możemy o nich teraz porozmawiać. To znaczy, ja będę mówić, a wy możecie komentować i są już one potwierdzone. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że im dłużej ta sprawa będzie głośna i im dłużej będzie trwało śledztwo, takich przełomów może zdarzyć się jeszcze więcej. Dlatego też, gdy już ta sprawa się uspokoi i wiele będzie wiadomo, planuję jeszcze jeden odcinek. Ten odcinek będzie krótszy, ale myślę, że dla wszystkich, których ta sprawa interesuje, takie opracowanie wszystkich potwierdzonych informacji w jednym miejscu i w języku polskim będzie bardzo przydatne także już nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Sprawą zaginięcia Gabi Petito od ponad dwóch tygodni żyje nie tylko cała Ameryka, ale i świat. Czynnikiem, który na to wpłynął, choć oczywiście nie jedynym jest fakt, że dziewczyna była znana ze swoich mediów społecznościowych, które śledziły tysiące, a właściwie teraz to już miliony osób. Gabriel Venora Petito a nie Pepito, jak zdarza się przekręcić jej nazwisko, przyszła na świat 19 marca 1999 roku w Bluepoint w stanie Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście. W tej też miejscowości, w, szko w szkole średniej, poznała swojego chłopaka, Briana Laundrie, który był, według niektórych źródeł, starszy od dziewczyny o około 2 lata. I choć Gabi ukończyła szkołę w 2017 roku. Z Brianem związała się dopiero w marcu roku 2019. Wtedy to też postanowiła się przeprowadzić wraz z nim na Florydę do North Point, gdzie zamieszkali u rodziców chłopaka. Gabi była znana w sieci ze swoich kont na Instagramie, jedno z nich nazywało się Gabs Petito, a drugie Bizarre Design. Oprócz tego posiadała też kanał na YouTubie, który nazywał się Nomadic Static. Mimo rosnącej popularności, prowadzenie kont na platformach społecznościowych nie przynosiło Gabi dużych dochodów, a była ona najstarsza z szóstki rodzeństwa, i w związku z tym, cokolwiek chciała w życiu mieć, musiała raczej na to sama zarobić. I tak też było z pozyskaniem dochodów na jej ostatni, ale chyba największy pomysł, ponieważ dziewczyna wraz ze swoim chłopakiem, a właściwie. Na tamtym etapie, to już narzeczonym, chciała przejechać w specjalnie zmodyfikowanym podróżniczym wanie, takim przerobionym trochę na kampera, ze wschodu Stanów Zjednoczonych na zachód. Przy okazji, odwiedzając piękne miejsca i parki narodowe, całość oczywiście chcieli relacjonować zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie zresztą. Z całej tej podróży wciąż można znaleźć materiały. I chyba właśnie fakt, że ich podróż była relacjonowana w miarę na bieżąco, był kluczowy w całej tej sprawie, ponieważ w momencie, gdy coś zaczęło się zmieniać, oczy wszystkich followersów Gabi skierowały się w stronę Briana i różnych sytuacji, które działy się po drodze. Ale na razie nie wybiegajmy do przodu. 2 lipca 2021 roku Gabi i Brian wyruszyli z Blue Point w stanie Nowy Jork vanem marki Ford, rocznik 2012. Ich podróż miała zająć około 4 miesięcy. Pozwolę sobie ominąć to, co działo się na początkowych etapach i skierować Waszą, a także moją uwagę już na samą końcówkę wyprawy. Ostatnią osobą, która miała bezpośredni kontakt z Gabriel Petitą, była jej mama. Wiedziała ona, ponieważ córka powiedziała jej wcześniej, że ta znajduje się w okolicach Salt Lake City, a zamierza dostać się do Parku Narodowego Yellowstone. Ostatnia rozmowa miała miejsce 24 sierpnia i odbyła się na FaceTime, ie. i wtedy to Gabi powiedziała swojej mamie, że znajduje się. W Parku Narodowym Grand Tenton. Co by się zgadzało, ponieważ pomiędzy Salt Lake City a Yellowstone znajduje się właśnie ten park po drodze, i z samego miasta do skraju parku, który znajduje się bliżej Salt Lake City, jest około 5-6 godzin drogi. 25 sierpnia ostatni post został opublikowany na Instagramie Gabi, i było to jej zdjęcie. Zresztą myślę, że wciąż jest dostępne gdzieś w sieci, na jej koncie, na Instagramie. Jest to zdjęcie z muralem, który przedstawia skrzydła motyla. I to jest mural, który znajduje się na zewnątrz restauracji, która jest w Ogden. I Ogden też znajduje się po drodze pomiędzy Salt Lake City, właśnie bliżej Salt Lake City, a Tenton, Grand Tenton National Park. Nigdzie nie mogłam znaleźć rzetelnej informacji, jak często Gabi rozmawiała ze swoją mamą, ale wiadomo, że już od tego 24 sierpnia bezpośrednio się z nią nie komunikowała, przynajmniej nie właśnie poprzez rozmowę, gdzie było wiadomo, z kim mama ma właściwie kontakt, natomiast wiadomości tekstowe z telefonu Gabi były wysyłane aż do 30 sierpnia. Jednak budziły nieco wątpliwości rodziny, a szczególnie mamy. Przede wszystkim pewna wiadomość, która została wysłana 27 sierpnia. Brzmiała ona mniej więcej w tłumaczeniu na język polski tak. Czy możesz pomóc Stanowi? Wciąż otrzymuję jego wiadomości głosowe, a także nieodebrane połączenia. Stan był dziadkiem Gabi, jednak ta nigdy nie zwracała się do niego po imieniu. Ostatnia wiadomość, jaką otrzymali bliscy Gabi, brzmiała: brak zasięgu w Yosemite. Zarówno utrudnienie w kontakcie z dziewczyną, jak i fakt, że na mediach społecznościowych przestały pojawiać się um, jakiekolwiek posty czy relacje sugerujące, że wszystko jest w porządku, budził ogromny niepokój, zarówno rodziny dziewczyny, jak i osób obserwujących ją online. 1 września 2021 roku Brian wrócił na Florydę jednak bez Gabi. 11 września rodzina Gabi zgłosiła jej zaginięcie. I już 14 września funkcjonariusze zarekwilowali van, który znajdował się na posesji rodziny Briana. Aby został on przeszukany, ponieważ istniało bardzo duże podejrzenie, że chłopak jest zamieszany w sprawę. I rzeczywiście już dzień później, bo 15 sierpnia, oficjalnie potwierdzono, że chłopak ze sprawą może mieć jak najbardziej duży związek. Mimo to, zarówno Branian, jak i jego rodzice odmówili składania jakichkolwiek zeznań w tej sprawie. Ponadto, i właśnie to odtupiło się bardzo dużym echem w mediach, zatrudnili oni prawnika. Już 17 września tłumy protestujących zaczęły zbierać się przed domem Briana. Zorganizowano też czuwanie z myślą o Gabi. I tego samego dnia rodzina Briana Rondry zgłosiła jego zaginięcie, twierdząc, że nie widziała go już od. Trzech dni. Było to 17 września, czyli 17-3. Twierdzili oni, że od 14 września, czyli dnia, w którym zarekwirowano pojazd, nie widziała, a także nie miała z nim kontaktu. 20 września funkcjonariusze wrócili z nakazem przeszukania do domu rodziny Briana, i być może łatwość uzyskania tego nakazu wynikała z tego, co wydarzyło się dzień wcześniej. A dzień wcześniej, czyli 19 września, na terenie Parku Narodowego Grand Tenton, a dokładnie w Teton National Forest, odnaleziono ciało młodej dziewczyny, które odpowiadało opisowi Gabriel Petito. Wszyscy wstrzymali oddech i zarówno bliscy dziewczyny, jak i cała opinia publiczna była trzymana w niepewności dwa dni. I niestety 21 września potwierdzono, że ciało należy, należało właściwie do poszukiwanej dziewczyny, do Gabi. I prawdopodobnie w tym miejscu zakończyłabym odcinek, gdyby nie to, że niestety istnieje bardzo dużo potwierdzonych przesłanek, które właśnie w związku z tą sprawą wypłynęły na jaw, które niestety sugerują, że Związek ten był nie do końca prawidłowy, że było bardzo dużo niepokojących sygnałów i co chyba najgorsze, całej tragedii być może można było uniknąć. Najbardziej chyba znane w tej sprawie, a przynajmniej bardzo często poruszane, jest nagranie, nagranie, które zresztą funkcjonariusze w nadziei, że Gabi zostanie odnaleziona, upublicznili, które Przynajmniej jeszcze wczoraj, gdy przygotowywałam materiały do tego odcinka, można było swobodnie znaleźć w sieci, nawet w serwisie YouTube. Jest to ponad godzinne nagranie z tego, jak funkcjonariusze zatrzymali pojazd, w którym znajdowała się zarówno Gabi, jak i jej chłopak Brian. I widać było, że para przed chwilą kłóciła się, a także byli w bardzo dużym wzburzeniu emocjonalnym. Jednak jeśli chodzi o tę sytuację, należy zacząć od początku, ponieważ zatrzymanie to nie było przypadkowe. 12 sierpnia świadek zadzwonił pod numer alarmowy, ponieważ był świadkiem ogromnej kłótni, która wydarzyła się, już teraz oczywiście wiemy, pomiędzy Gabi a także Brianem. Osoba, która rozmawiała z operatorem numeru alarmowego, twierdziła, że para kłóci się bardzo intensywnie, że mężczyzna uderzył kobietę, że po chwili, gdy oboje przebiegli kawałek na chodniku, kobieta znów została uderzona, a następnie oboje wsiedli do pojazdu, którym oczywiście był van Marki Ford i następnie odjechali. Ponadto świadek twierdził, że Ponadto ten świadek twierdził, że kobieta nie była bierna w tej całej sprzeczce, również była agresywna, a także uderzała raz po raz w ramię mężczyzny. W odczuciu osoby obserwującej to zdarzenie wyglądało to tak, jakby chłopak chciał zostawić dziewczynę, ale uprzednio zabrać jej telefon. Jednak dziewczyna nie dała się i Weszła z powrotem do pojazdu, najpierw na siedzenie kierowcy, a następnie przeszła na siedzenie pasażera i krzyknęła bardzo głośno: Why do you have to be so mean? Czyli czemu musisz być taki podły, taki zły? Następnie Ford odjechał. I w istocie, jakiś czas później, w związku z tym zgłoszeniem, funkcjonariusze rzeczywiście przymusowo zatrzymali pojazd i kazali mu zjechać na pobocze. W środku znajdowała się znana już nam wcześniej dwójka. Gabi siedziała na siedzeniu pasażera i była w histerii, płakała. Zresztą jeden z funkcjonariuszy zanotował potem w notatce, że podczas tego zatrzymania, które trwało ponad godzinę, Gabriel nie przestała płakać, ciężko oddychać, a także nie umiała złożyć zdania bez potrzeby, aby albo otrzeć w trakcie mówienia łzy, albo wysmarkać nos. Także widać, że dziewczyna była w bardzo złym stanie psychicznym, a także, że pomiędzy dwójką młodych ludzi z pewnością wydarzyło się coś bardzo złego. Podczas tego zatrzymania oboje zgodzili się, że to Gabi uderzyła Briana, a także generalnie podczas gdy Brian próbował ją namówić, aby uspokoiła się i nieco oddystansować się od całej sytuacji, to dziewczyna niestety jeszcze bardziej się nakręcała i niestety w oczach osób, które ich zatrzymały, wyglądało to tak, jakby mimo wszystko Brian zachował zimną krew. A to Gabi była źródłem problemu. No, jak było naprawdę, tego się nie dowiemy. Natomiast takie było wrażenie, jakie oboje sprawili. Zresztą nikomu nie postawiono zarzutów. Policję nie do końca interesowało, kto tutaj jest naprawdę winny, ponieważ widzieli, że po prostu doszło do Sprzeczki pomiędzy dwojgiem ludzi do przemocy domowej, jak to się u nich klasyfikuje, właśnie w tego typu sytuacjach. I najważniejsze w tym momencie, co zresztą udało się zrobić, było rozdzielić tę dwójkę chociażby na jedną noc. I w ten sposób, z pomocą funkcjonariuszy, Brian miał spędzić noc w hotelu, natomiast Gabi miała zostać i spać w ich podróżniczym banie. Natomiast widać było, że Gabi nie do końca czuje się komfortowo z tą decyzją, i na nagraniu, niestety, wciąż widać, że jest w bardzo, ale to bardzo złym stanie psychicznym. Oprócz tego zdarzenia w tej sprawie, pozostaje jeszcze kilka zeznań świadków naocznych, które zostały potwierdzone. Jedną z nich to jest sytuacja z dnia, który jest w ogóle dniem. Który uznano za przypuszczalny dzień, gdy Gabi straciła życie, przynajmniej na podstawie tej wstępnej autopsji. I jest to 27 sierpnia. 27 sierpnia, około godziny 13, para była widziana w restauracji Tex-Mex, gdzie niestety Brian pokłócił się z menadżerem, kelnerką, a także hostessą. Y Swoją drogą wszystkie te trzy osoby były płci żeńskiej. Był niestety bardzo agresywny, w ogromnym uniesieniu, i sytuacja była na tyle nieprzyjemna, że podobno Gabi wróciła się potem sama do restauracji i zaczęła płakać, a także wszystkich przepraszać za zachowanie swojego narzeczonego. Zresztą ta restauracja potwierdziła potem właśnie na swoim koncie na Instagramie, że Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i że ta historia, którą można odnaleźć w internecie, rzeczywiście jest prawdą. Następnie para, a właściwie już nie para tylko ich samochód. został dostrzeżony około godziny 18. Już właśnie na miejscu, gdzie potem znaleziono ciało gabi, to znaczy w lesie w parku Tenton. Mianowicie samochód, który wyglądał jak samochód pary, a także miał rejestrację z Florydy, co by się zgadzało, został dostrzeżony przez innych YouTuberów, przez Jenna i Kyla Bethune. Chcieli oni podejść bliżej, ale drzwi od samochodu zostały ostentacyjnie zatrzaśnięte i w sumie niestety nie dostrzegli oni, kto znajdował się w środku pojazdu. Interesujące są również zeznania Jessicki Schulz, która zresztą całą dziwną sytuację, którą zaobserwowała, zgłosiła do FBI. Mianowicie 26, 27 i 28 sierpnia widziała ona białego Wana, który należał do Pary i dostrzegła w jego środku jedynie Briana Londry. Oczywiście w tamtym momencie nie wiedziała, kim on jest. Natomiast sam pojazd zwrócił jej uwagę, ponieważ jechał bardzo wolno i jechał praktycznie poboczem drogi, co było dosyć nietypowe, jak na tamto miejsce w tamtym parku narodowym. Ponadto Jessice wydawało się, że być może kierowca nie wie, gdzie jest i się zgubił. A potem 27 i 28 dostrzegła ten pojazd zaparkowany wciąż w tym samym miejscu, miejscu, które generalnie nie było przeznaczone ani do parkowania, ani do tego, aby rozbijać tam swój obóz, i wydało się jej to po prostu bardzo dziwne. Swoją drogą, miejsce, w którym właśnie było zaparkowane auto, znajduje się nie w tak dalekiej odległości od miejsca, w którym znaleziono ciało Gabi. Jessica nie wiedziała, kogo spotkała, do kogo należał ten biały van, do momentu, gdy jej znajoma nie podesłała jej nagrania z zatrzymania zarówno Gabi, jak i Briana przez funkcjonariuszy, o którym już mówiłam wcześniej. Gdy dziewczyna to zobaczyła, przeraziła się i postanowiła oczywiście to wszystko jak najszybciej zgłosić. Z kolei 29 sierpnia inna osoba miała kontakt z Brianem, była to Miranda Baker, która twierdziła, że wraz ze swoim chłopakiem podwiozła Briana, który twierdził, że od jakiegoś czasu obozuje i wspina się w górach. Jednak wydało się to nieco dziwne parze, ponieważ Brian był po prostu zbyt mało sponiewierany i zbyt czysty, jak na fakt, że od kilku dni podobno miał żyć w lesie. Ponadto, w momencie, kiedy dowiedział się, że jednak para jedzie do innej miejscowości, niż myślał, ponieważ Miranda jechała do Jackson Hole, a. Langeu zależało na tym, aby dostać się do Jackson, spanikował i poprosił, aby go wysadzili. Cała ta historia za ta podwózka nie trwała dłużej niż 30 minut. Dodatkowo co jeszcze było podejrzane, Brianowi początkowo bardzo zależało na tej podwózce. Oferował on 200 dolarów za niecałe 16 kilometrów. Moi drodzy, to już koniec tej sprawy. Pozostaje właściwie jedno zasadnicze pytanie: gdzie teraz znajduje się Brian, ponieważ niestety wciąż nie jest to wiadome, a także czy jest on winny śmierci Gabi? Mówię to, ponieważ wciąż nie znamy wszystkich okoliczności, a także wszystkich dowodów w sprawie, obowiązuje nas domniemanie niewinności. I jestem daleka od tego, aby komuś przyszywać jakąś łatkę, że coś zrobił, a czegoś nie zrobił. W szczególności, kiedy sprawa jest tak świeża i tak naprawdę informacje dostępne w sieci, a także zweryfikowane, zmieniają się tak naprawdę z godziny na godzinę. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Oczywiście jeśli dowiecie się czegoś nowego, dowiecie się czegoś interesującego, śmiało komentujcie, ponieważ bardzo bym chciała, żebyśmy mogli w tym miejscu przynajmniej w najbliższych dniach śledzić tę sprawę na bieżąco. Oczywiście za jakiś czas, gdy już się wszystko zakończy, gdy będzie wiadomo podstawowe fakty w sprawie, gdy emocje opadną, możecie liczyć na dłuższy, a także bardziej szczegółowy odcinek. Dziękuję wszystkim za to, że byli tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli chcecie wspomóc rozwój kanału, jeżeli Wam się podobało, zostawcie po sobie ślad, kliknijcie łapkę w górę, zostawcie komentarz albo zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!